Zawsze jest tak, że jak teraz wypuszczam, wiesz, coś nowego i robię naprawdę jakiś pojechany numer, to zawsze jest, gdzie ten stary, dobry Mateo, jak nagrywał z Góralem i ten... Moi drodzy, jak widzicie, czas leci nieubłaganie. Przed nami 9. odcinek 2. sezonu. Podcasty i wideokastu, zawsze i wszędzie możesz wszystko. 170 na liczniku i 113 na kolejnym roku. Możesz budować swoje życie w głowie. Ta orkiestra powstała jako impuls. Podcast? Michała Wawrzyniaka? Wow! Udało mi się to wszystko zrobić z waszą pomocą. No i mam złoto. Człowiek renesansu, człowiek wielu zawodów. Podcast Michała Wawrzyniaka. Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Zawsze i wszędzie możesz wszystko? Tak, na pewno. I dziś moim gościem będzie niezwykle utalentowany młody człowiek, Mateo. Mega ilość wiedzy. Jak zawsze, 15 minut na fejsie i na YouTubie z Afriką, 25 minut audio na iTunesie z Afriką i prawie 2 godziny, czujecie? Mieliśmy taką nawijkę, że po prostu 2 godziny nawijaliśmy o super tematach. To jest dla osób, które mają abonament MMC albo opłacają abonament na Storytelu, ponieważ tam jako nowość pojawiliśmy się również ze wszystkimi podcastami. Zapraszam was serdecznie, coś do pisania, do notowania, ewentualnie kiedy ćwiczycie, biegacie, słuchajcie, później powtarzajcie. Naprawdę warto wyciągnąć takie smaczki. Naprawdę ta rozmowa z Mateo była inna, fajna, taka, kurde, mega dużo tematów poruszyliśmy. Gosia, która montuje te materiały, powiedziała, że miała naprawdę ogromną trudność, żeby skondensować te małe kawałki. Dlatego ja jestem napalony na tą 2-godzinną wersję, za moment ją sobie odpalam. Zapraszam serdecznie. Przed wami Mateo. Zawsze jest tak, że jak teraz wypuszczam, wiesz, coś nowego i robię naprawdę jakiś pojechany numer, to zawsze jest, gdzie ten stary, dobry Mateo, jak nagrywał z Góralem i ten. Taki, ale to zawsze będzie, wiesz, bo to ludzie są nieświadomi, ale no mówię, to nie. Czego są nieświadomi? Ogólnie z siebie i swojego gustu i tego, co chcą albo czego nie chcą, się, wiesz, jakby strasznie sugerują słowami innych ludzi i to porównują, jest... Porównują, co? Świadomość kuleje, naprawdę, chociaż uważam, że w wielu przypadkach się jednak powiększa. A zresztą o czym my rozmawiamy? My rozmawiamy o jakichś, nie wiem, 500 osobach na 10 tysięcy, które napiszą coś, na co zwrócimy uwagę, bo tak naprawdę, wiesz, jakby oni stanowią, wiesz, tak ostatnio sobie patrzyłem i taką sobie statystykę zrobiłem, przecież tak naprawdę nie ma hejtu, kurde. To jest na poziomie, wiesz, 9%, 8%. To i tak jest dużo. Ja często mówię, że hejt to jest mniej niż 1%, ale oni najgłośniej ryjadrą. No, znaczy, wiesz co, zwracasz na to uwagę, bo jak ci ktoś mówi, że robisz coś fajnie i wiesz, no nie da się jakoś tak super kwieciście powiedzieć o tym, że robisz coś fajnie. Oczywiście ktoś może ci odpowiedzieć, nie wiem, historię pod tytułem, że nie wiem, ta muzyka ratuje życie czy coś tam, ale wiesz, generalnie jest tego, jak jest tego dużo, a ja nie mogę narzekać na to, raczej ludziom się podoba to, co robię, no to generalnie taki, wiesz, takie ziarenko soli, kurde, w tym wszystkim bardziej zwraca twoją uwagę, nie? I to jest jakby ten, ale właściwie, wiesz, jakby będąc świadomym też patrzę, że to jest tylko małe ziarenko, wiesz, jakby w tym całym morzu tego wszystkiego, co jest pozytywne, więc jakby, wiesz, no nie ma co się skupiać, oczywiście można sobie porozmawiać na tym rzeczowo i tak dalej, ale mówię, to nie jest żaden w ogóle problem, który kiedykolwiek powinien komukolwiek spędzać sens powiek. Ludzie sami siebie nie chwalą innych, z drugiej strony żyjmy świadomie i faktycznie może być ten minimalizm, mieszkam sobie gdzieś tam, nawet nie potrzebuję czegoś tam, spoko, ale czy też nie jest tak, że w tym świecie dzisiejszym właśnie jak się nie pochwalisz, jakbyś tylko zamieszkał pod tym lasem i tworzył sobie super muzę, ale nikomu byś nie puściłbyś jej w sieć, nie zdobyłbyś, wiesz, jakichś tytułów, no to prawdopodobnie, tak? Byś musiał polować na wiewiórki, wiesz, no. No właśnie. I tak by się to skończyło, no niestety żyjemy, wiesz, w świecie, który już nas strasznie spaczył, dając nam pieniądz, w ogóle, wiesz, i personifikując ten pieniądz jako coś równego człowiekowi, No i niestety jesteśmy na takim etapie, że ciężko bez niego cokolwiek zrobić, tak. Wiesz, jakby też powiem ci, że jest możliwa taka sytuacja, w którym rzeczywiście siedzisz w domu i wiesz, masz gdzieś wszystko i rzeczywiście w tym lesie tworzysz dla siebie, ale to musi być uwarunkowane tylko tym, że wcześniej po prostu zarobiłeś kupę pieniędzy i ludzie za, wiesz, jakby dają, wiesz, cały czas podtrzymują świadomość twojego istnienia wśród innych, a ty sobie w swoim świecie gdzieś tam żyjesz i od czasu do czasu wypuszczasz jakieś rzeczy, gdzieś tam jeździsz, powiedzmy, na koncert, spotykasz się z ludźmi, ale nie zajmujesz się kompletnie tą całą prawą. Wiesz, ja na takim szczeblu, na którym jestem, niestety muszę się tym zajmować, wiesz, ja nienawidzę, kurde, portali społecznościowych i tak dalej. Może z uwagi na to, że jestem trochę wrażliwy i czasem właściwie, wiesz, jakby przejmuję się tym, co robię, bo jest to dla mnie cały świat, więc... Tak, ta sól ci zmienia smak potrawy. Tak, tak, ale wiesz, jakby walczę z tym, ale gdybym nie musiał tego robić, to kompletnie tego nie robię. Bo czemu to w ogóle robisz? Czemu? Kurde, no nie potrafię nic innego robić. Ja po prostu, wiesz, odnalazłem sobie... wiesz, możliwość wyrażania siebie i możliwość właśnie tej świadomości, o którą tak walczę, poprzez muzykę i dlatego ją robię, bo siebie nazywasz producentem, kompozytorem, kim? Wszystkim naraz. Twoja kariera rozpoczęła się według ciebie w którym momencie? No myślę, że jak z TED zrobiłem, jak udało ci się bo wtedy no. tak naprawdę, zobacz, ty musiałeś się sam pojawić, musiałeś w siebie najpierw wierzyć, powiedziałeś, biorę udział w konkursie, tak, startuję, wygrałeś. Tak. No i od tego momentu zaczęło się kilka lat współpracy z TED, prawda? No tak, tak, zrobiliśmy tam płytę. No. Czyli co, tworzyłeś już wtedy muzykę, tak? Miksowałeś kawałki, miałeś swoje wizje, ale chciałeś wyjść szerzej. Wiesz co, właściwie stało się to tak, że ja nawet niespecjalnie, to była moja inicjatywa, wziął po prostu mój kolega płytę z bitami i mówi, dobra, ja wysyłam na ten konkurs tam, wiesz. I to nawet nie byłem ja. Ja miałem zawsze, jak byłem młodszy, to wiesz, miałem takie aspiracje, że ta muzyka, którą robię, jest za dobra na, wiesz, jakby polskich raperów i w ogóle polski rynek. I ja chcę tylko działać, wiesz, z ludźmi ze Stanów, bo po prostu, wiesz, no wyróżniało się to, co robię, niewątpliwie, ale wiesz, no po prostu jeszcze taka, wiesz, tak małoletni, wiesz, jakbym małolatem, zrobiłem ten nos bardzo wysoko i tak uważałem, że powinno być, bo przecież, wiesz, ja chciałem robić to, czym się jarałem, a tym się nie jarałem, z naturalnej kolei rzeczy. Czyli muzą się zajmowałeś od dziecka? Wiesz co, od dziecka może nie, chodziłem do szkoły muzycznej, ale zacząłem robić, wiesz, jakby bity i w ogóle tworzyć muzykę, tak jak miałem gdzieś 13 lat, coś takiego i to tak się samoistnie pojawiło w ogóle. No to od dziecka, no mówmy się, jak masz teraz 30 ile? Dwa. No to prawie za chwilę, zaraz będzie 20 lat, tak? No, ale tak już powiedzmy, że tak rzeczywiście na poważnie to, że się zaszczepiłem, że stwierdziłem, że albo wszystko, albo nic, no to tak, nie wiem, z 12 lat gdzieś robię muzykę. Skąd się pojawiła ta wizja? To ja zwariowałem, jak MTV poleciało i tam zobaczyłem te wszystkie świetne kawałki i w ogóle zobaczyłem, wiesz, hip-hopową muzykę i stwierdziłem, że to jest najlepsza muzyka na świecie i ja, kurde, teraz będę tylko tego słuchał i ja chcę wszystko, co jest z tym związane i wiesz. I oczywiście tam to były jeszcze czasy, gdzie nawet, wiesz, nie było płyt CD, nie było internetu ani niczego, więc ja sobie tam, wiesz, przygrywałem kasety i tak dalej, jak tylko było to możliwe. No i w pewnym momencie miałem to szczęście, że miałem w domu komputer w ogóle, który miał dźwięk, nie? I mój ojciec kupił mi taką gazetę, tak jak co miesiąc takie wychodziły z różnymi programami, grami, coś tam, wiesz, jakimiś... Masz na myśli, że miałeś peceta z kartą muzyczną jakoś, tak? I głośnikami, żeby było można, wiesz, jakby słychać jeszcze, nie? I tam, wiesz, jak posiadałeś tam dwie MP3, to w ogóle było mistrzostwo świata, nie? Bo to w ogóle, wiesz, jakaś abstrakcja totalna, nie? Tak. No i kurde, ojciec mi kupił tą, wiesz, gazetę z taką płytą i tam był program Magix Music Maker się nazywał i to jakaś tam wersja chyba druga, czy w ogóle jakaś jedna z pierwszych taka. No i ja sobie zobaczyłem, patrzę, program do robienia muzyki i tak mówię, kurde, co to jest? I sobie odpalam. I zaczynam tam kminić, wiesz, że to można właśnie tam coś układać i z tego robić. No i jak odkryłem, że kurde, mogę robić muzykę, a nie tylko ją słuchać, to zwariowałem, nie? I to było największe odkrycie mojego życia, wiesz. Co, nic tam, nie miałem żadnych klawiszy, nic, co teraz posiadam, wiesz, jakby tego całego sprzętu, ale po prostu to, że te kwadraciki są i można je jakoś przestawić i z tego leci dźwięk w ogóle, to było tak wielkie odkrycie, że zwariowałem, nie? zwariowałem. I tak mnie to zaszczepiło, że ja po prostu potem tylko spędzałem czas na tym, wiesz, gdzieś tam jeszcze chciałem po drodze zostać koszykarzem i tam drugim Michaelem Jordanem, ale po prostu, wiesz, raz, że nie miałem takiego serca do tego jak do muzyki, no i dwa, że to mnie tak pochłonęło, że po prostu tylko to zacząłem robić. No i drugie moje odkrycie bardzo duże, które wiesz, jakby sprawiło, że jestem teraz na przykład u ciebie, to to, że z muzyki mogę zacząć zarabiać, nie? Okay. I że, po jakim czasie? Wiesz to... co, no to po płycie z TED-em tak naprawdę, nie? I wtedy właśnie ale powiedz mi, bo to mnie ciekawi, czy dotarłeś do momentu, w którym widziałeś, że jak nie będziesz mógł na tym zarabiać, to może być ciężko i z życiem, i z pasją, i z talentem? Czy raczej miałeś to... W ogóle usuwam te myśli z głowy. Nie ma takiej opcji po prostu, wiesz. W tym odcinku serdecznie dziękujemy naszym dwóm sponsorom. Rolls Note, rewelacyjne notesy zwijane, które na pewno widzieliście w innych odcinkach, oraz Storytel. Dziękujemy bardzo, ponieważ dzięki wam, dzięki tym dwóm markom możecie te części darmowe oglądać i słuchać totalnie za darmo, chociaż ich przygotowanie kosztuje czas, pieniądze i ogromne ilości zasobów. Także dziękuję bardzo naszym sponsorom, mam nadzieję, że ich odwiedzicie i dowiecie się więcej. Nie rozumieją tego, no słuchaj, przykładowo, ostatnio Damian wydał płytę i z kimś tam rozmawiam, który mówi, kurwa, ale koleś, ale siana skroił. Ja mówię, człowieku, on kurwa pisał te teksty, grał tą płytę, prawie 2 lata nad nią pracował. Później siedzieli z Kikutem prawie miesiąc czy 2 w studio. Mówię, posiedziałbyś sobie po 12 godzin dziennie w małym kurwa pomieszczeniu, w jakimś bunkrze, w garażu, rozumiesz, śpiąc na jakiejś chacie, bo to nie jesteś w swoim mieście, musisz wyjechać, kurwa. Mówię, to człowieku, to same koszty tego, to jest kilkadziesiąt tysięcy, no to tak. Teraz nawet gdyby on zarobił te 100 tysięcy, to mu się to nawet nie zepnie. No nie. Ale to jak? To czemu? I od razu jest pytanie, to czemu oni to robią? Ja wiem, no bo kurwa, po pierwsze są artystami, chcą się wyrazić, po drugie doskonale wiemy, że hip-hop akurat zarabia na ciuchach, tak? Znaczy na koncertach głównie. Tak? Znaczy to hip-hop zarabia na koncertach. Znaczy teraz my mamy o tyle, jeżeli mówię my jako środowisko hip-hopowe, bo też się jakby pomimo wszystkiego czuję jego częścią, bo tak jest, to my mamy... Rzeczywiście sobie dobrze, fajnie ustawiliśmy wszystko. Fajną pracę u podstaw wykonali, chyba to Eldo w ogóle zaczął taką 10 lat temu czy więcej hasło kupujcie polskie rap płyty. Kiedy ludzie nie kupywali w ogóle płyt, wszyscy ściągali, bo był taki o Jezus, mogę mieć z internetu, a nie będę płacił, bla bla bla. Ale wiesz, jakby to wałkowanie i inni raperzy to podłapali i teraz my w stosunku do innych artystów, zwłaszcza popowych czy coś, to ich bijemy na głowę po prostu z tą sprzedażą, chociaż i tak to nie są wyniki, które chcielibyśmy, wiesz, osiągnąć. No mamy 40 milionów ludzi w tym kraju, a złoto jest na poziomie 15 tysięcy płyt. Tak. I wiesz, nawet weźmy, że 1 milion ludzi słucha tej muzyki, wiesz, no dalej to jest właśnie, ale to są właśnie te cyfry, które chcę pokazywać. Zobacz, w mojej branży przy książkach. Jak ja za pierwszym razem spytałem się mojego wydawcy, mówię, to stary, mówię, to ile ja tego muszę opchnąć, żeby mieć bestseller, nie? No. Mówię, pewnie mi tam jedną ze 100 tysięcy. Będę musiał na to pracować z 5 lat. Gość mówi, no tam kilka tysięcy, nie? Ja mówię, kurwa, mało. No. Mało. Mówię, dobra, to cisnę. No i słuchaj, jak moja książka przeszła przez 10 tysięcy próg, bardzo szybko pierwsza, to dzwoni wydawca, mówi, kurwa, sukces do potęgiętej. Ja mówię, co masz na myśli? Mówi, no bo wiesz, no taka standardowa książka w twojej branży to jest tam 300-500 sztuk. Ja mówię, ile kurwa? I to wiesz, z książki masz 3 albo 2 złote. No rozumiesz? Tak. 500, tak. 500 razy kurwa 2 złote, 1000 złotych łapiesz i dostajesz to po 6 albo po 9 miesiącach. No widzisz, to jest takie właśnie troszkę sprzeczne, wiesz. Ponadto ludzie się jeszcze dodatkowo skupiają na jednej rzeczy, na tej, wiesz, na tych złotych płytach na przykład, wiesz, w ogóle ich drukowaniu i tyle, że ktoś ma całą ścianę w tych złotych płytach, to nie, no to on Rolls Royce'em kurde jeździ. A teraz przecież jest dodatkowo tak, że do złotej płyty wliczać się oglądalność klipu, co jest w ogóle moim zdaniem, no wiesz, no nieadekwatne. Czyli co? Czyli gość sprzedał, powiedzmy... 2,5 tysiąca obejrzeń to jest 1 sprzedana płyta. Czyli teoretycznie, stary, to jesteś w stanie, wiesz, zrobić klip, będzie super fajnym hitem, będzie miał 20 milionów czy ileś i już odbiera złotą płytę. Wiesz co chodzi? nie ukrywając, doskonale wiemy, wkładasz tam dobre cycki, dobre jakieś akcje. Tak, nie wiem, no nawet może być super ambitna muzyka, dlaczego tam cycki od razu i tak dalej. Niech będzie fajny utwór, zajebisty utwór, nie jakiś tam... No dobra, ale jak jest fajny i ambitny, no to w tym złego, to dostał... Nie, ale wiesz, jakie jest... Bo wiesz, świadomość ludzi w Polsce jest taka, że dostał złotą płytę, o kurde, to tych płyt sprzedał. Okay. On ich nie sprzedał, on po prostu sprawił, że ludzie, nie wiem, oglądali wideo po 20 razy, nabili mu licznik na YouTubie i za to dostał złotą płytę, wiesz co chodzi? Bo teraz wiesz, jakby, ja to wiesz, no, to nie jest nawet strzał w kolano dla mnie czy coś, jak o tym powiem, ale na przykład wiesz, no sprzedając, wiesz, mając podwójną platynę czy wiesz, potrójną... Ile to jest? To jest 60 000 płyt, to prawdopodobnie się sprzedało ich 30 000, a drugą połowę dorobiły ci, wiesz, obejrzenia. Tak samo w przypadku złotej płyty zazwyczaj jest tak, że drugą połowę dobijają ci obejrzenia. Wiesz, po jakimś czasie oczywiście to się wyrównuje, bo ludzie tam nabywają, tą płytę nabywają tak, i w trakcie, kiedy oni wiesz, kupują złoto, to ty odbierasz platynę. Jeżeli chodzi o muzykę i o to, co robię, to tak, zjadłem wszystkie rozumy, jestem najlepszy na świecie i tyle, i takie mam podejście. To jest zajebiste. No. Jak kurwa Kowalski ma to sobie w głowie ustawić? Bo po prostu to, co robię, sprawia mi tak wielką przyjemność, że nie kwestionuję tego po prostu. Wiesz, no jest jak jest, w sensie, no nie wiem, no mówię to. No dobra, ale wstajesz rano i masz chujowy dzień. No. I co wtedy? No i nie wiem. Wtedy patrzysz w lustro i mówisz... Wielokrotnie właśnie czynność, którą wykonuję, sprawiała, że ten stan się zmieniał na przykład, chociażby z tego powodu. Jest to rzecz, dzięki której, wiesz, ja nie dość, że jestem bardziej świadomy, uważam, lepszym człowiekiem, to jeszcze, wiesz, jakby prywatnie z tego czerpię tak fajną energię, wiesz, że wiesz, że, no, jakby nie skupiam się w ogóle na niczym innym. No. To jest trudno komuś ciężko wytłumaczyć, wiesz, bo ja tak pokrętnie mówię. Dotarłeś do momentu wypalenia? Miałeś taki moment, że już kurwa żygałeś robotą, byłeś zmęczony, mówiłeś do ludzi? No bo podejrzewam, że jako artysta masz regularnie okresy, w których masz fazę nie mów do mnie, kurwa, zamykasz się w swoim świecie. To jest okej. To jest standard. Tak? Znaczy, mamy wylane na wszystko, chcemy się zamknąć w swoich czterech ścianach, tak? Nie wiem, wydaje mi się, że jestem na takim poziomie świadomości robienia muzyki, że oczywiście są okresy, w których gorzej mi to idzie i czuję, że nie mam takiej lekkości. Przypomnij sobie najgorszy okres, kurwa, był taki okres, że w ogóle chuja, nic ci nie szło, nic tak, nie było... ale ja nigdy w tym okresie nie powiedziałem sobie, rzucam muzykę i zajmuję się... To ja wiem, no ale jak z tego wyszedłeś? Wyszedłem tak, że to jest bardzo proste. Trzeba zrozumieć w pewnym momencie, że trzeba się czasem zatrzymać i złapać oddech. I tak samo w muzyce, tak samo we wszystkim. No i jaki to był czas? Wiesz co, tydzień, nie weekend, wiem, miesiąc? Chyba najdłużej taka niemoc w ogóle trwała u mnie miesiąc może. Kurwa, to długo. No właśnie. Ale tak wiesz, w sensie tak, ja przez pierwszy tydzień starałem się z tym walczyć, ale potem zrozumiałem, kurde, wiesz, że ja po prostu idę złą ścieżką, na której jest, wiesz, droga zamknięta, powinienem się cofnąć teraz i poszukać innej, wiesz, i po prostu, wiesz, w tym czasie sobie, wiesz, nie wiem, czy tam grałem w gierkę, czy tam sobie poszedłem gdzieś, robiłem wszystko naokoło muzyki, wiesz, co tam mogłem robić, żeby sobie gdzieś tam zająć czas. Czyli zaakceptowałeś to, że masz tą niemoc, jest... Tak, powiedziałem sobie, wiesz, no proste, no muszę poczekać, tak się, jak się rana goi, no musisz poczekać, aż się zagoi, jak się zagoi, dalej możesz lecieć, wiesz, i to jest tyle, no. Tak to wygląda i zawsze trzeba być świadomym tego, że ta niemoc nie może, wiesz, trwać w nieskończoność. Ona się kiedyś, wiesz, i w pewnym momencie, wiesz, siedzę sobie i nagle mi, wiesz, melodyjki jakieś wchodzą do głowy, mówię, o, chyba to jest już ten czas, że coś się tam ruszyło, nie? I tak do tego podchodzę. Nawet jakbym miał, nie wiem, 1 000 000 zobowiązań, to ja na siłę nie będę tego robił, bo to nikomu nie będzie służyło. Ale ta niemoc się trzymała rok czy dwa? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej opcji? Nie. Znaczy, no, oczywiście nigdy nie mów nigdy. Odpukać, kurwa, żeby, wiesz, nigdy się nie przydarzyło, ale nie? Powiem ci, że naprawdę już teraz, wiesz, ja wiem, z czego wynika ta niemoc często. Wiem, gdzie się przegrzałem w jakim stopniu, czy na przykład, nie wiem, chciałem, w pewnym momencie się złapałem na tym, że chciałem być jak ktoś za bardzo, wiesz, gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, w dźwięku gdzieś grzebałem i chciałem, żeby brzmiało to jak ktoś, a nie mam na przykład takiego sprzętu czy możliwości, żeby tak zrobić. I wiesz, i to ciśnienie było tak wielkie, że się tylko irytowałem tym, że nie mogę dojść do tego celu. I wiesz, jeżeli sobie stanę z boku i pomyślę, no kurde, przecież to jest bez sensu, wiesz. Jeżeli chcesz to zrobić, to znajdź sobie, wiesz, środowisko, w którym to będzie będzie możliwe i tam pójdź, jeżeli nie stać Cię na to, bądź nie ma takiego środowiska gdzieś w pobliżu, to odpuść sobie, zajmij się czymś innym, wiesz, muzyka jest naprawdę szerokim światem, w którym możesz wiele rzeczy zrobić. Jest wiele drugich ścieżek do tego samego wszystko celu, możesz, tak? Wiesz, jakby zawsze znajdziesz gdzieś okrężną drogę, gdzie coś możesz osiągnąć, także wiesz, no kwestia tylko posłuchania siebie, bo to naprawdę, wiesz, gdzieś tam zawsze da ci jakąś tam odpowiedź na twoje, wiesz, nurtujące pytania, gdzie się podziało to, co było. Przecież było tu jak punkt G u dziewczyn, wiesz, gdzie on jest, nagle gdzieś jest indziej. Ja jestem ciekaw, czy jako muzyk i artysta nie jest ci łatwiej z tym. W sensie? Tak, no. Znaczy inaczej, bo... Z tym słuchaniem siebie, rozumiesz? Bo musisz, wiesz, jakby na co dzień ludzie są strasznie zakompleksieni, gdyż muszą pewne zobowiązania spełnić. I jeżeli ich nie spełnią, to wiesz, no, to wynika też z tego, że z dwoistości natury człowieka, wiesz, że człowiek jakby zbudował to ego i jak mówi do siebie, to nie mówi jako ja, tylko jako my. I wiesz, to tak zazwyczaj jak, wiesz, musimy zrobić coś tam, musimy, wiesz, gadasz sobie w głowie, tak, nie? I tak ja uważam, że tak często ludzie mają, sam tak miałem, wiesz, staram się mówić zawsze do siebie jako ja, wiesz. No. I zaczynając od tej prostej czynności, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ile ty dokarmiasz swoich wyobrażeń, a ile dokarmiasz, wiesz, jakby siebie, wiesz. Dobra. No i wiesz, ja się staram nie dokarmiać wyobrażeń, nie patrzeć na te demony, które, wiesz, w postaci jakiegoś tam strachu próbują mnie od czegoś odwieść, czyli jakieś kompleksy typu, nie wiem, no jestem za chudy, jestem za gruby, jestem jakiś tam czy coś. Jest jak jest, wiesz, tu jest najważniejsze, wiesz. Jest jak jest, dokładnie. A zawsze możesz to zmienić, wiesz, no chyba, że rzeczywiście, no to twoja sytuacja jest straszna, nie wiem, jesteś chory, leżysz w łóżku, wiesz, nie masz za dużo pola do manewru, ale i tak, wiesz... No to wtedy to już tym bardziej, kurwa, no nie masz pola manewru, a więc już tym bardziej po to powinno cię to umocnić w tym, że wiesz, w szukaniu tych niewielu rozwiązań, jakie ci jeszcze zostały, nie? Tak. A ludzie, wiesz, mają dużo możliwości, a wiesz, się gdzieś po prostu próbują działać na zasadzie wszystko albo nic, wiesz, i wiesz, i się blokują, i są nieszczęśliwi, wiesz, i tak dalej. Mi jest łatwo, bo wiesz, no nie powiem, ja na przykład dużo czasu spędzałem w samotności, wiesz, na początku było to takie dla mnie trochę... nienaturalne, wiesz, w sensie nie byłem do tego przyzwyczajony, bo wiesz, no za dzieciaka chodzić do podstawówki, liceum, coś tam, wiesz, na studia, zawsze tam jest trochę ludzi i tak dalej, ale wiesz, no ja jakby najwięcej czasu spędzam w studiu, gdzie jestem odcięty od wszystkich. Właśnie. I wiesz, i jakby stanąłem przed takim dylematem, wiesz, mówię, kurde, jak ja jestem w ogóle samotny, nie? Wiesz, że tyle z tego czasu spędzam w tym, ale tak naprawdę, wiesz, to jest tylko błogosławieństwo, stary. Dostajesz wtedy tyle czasu... Kurwa, nawet mi nie mów, bo ja mam regularnie jazdy typu ucieknij, Michał, wiesz, żeby nikogo nie było. Ale wiesz, jedziesz pociągiem czy samochodem gdzieś znowu też sam i to są miejsca, w których powinno się na przykład uczyć nudzić, wiesz. Powinno się wyłączyć wszystko i spędzić czas samym sobą, żeby odnaleźć, czy się jest właśnie, czy jest się szczęśliwym, czy można coś zrobić, wiesz. To są świetne rzeczy. Ja polecam ludziom, kurde, odłożyć telefon na przykład, jak jadą w pociągu, na godzinę. Zobacz, co się stanie, czy będzie ci noga chodziła, czy coś tam, wiesz. Oj, tak. A to jest chore i to jest patologia w ogóle, wiesz, jeżeli tak się dzieje. I trzeba sobie z tego zdać sprawę. A wiesz, jakby przebywając ze sobą samym, wiesz, jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na naprawdę wiele pytań, nie? Takich właśnie, tylko nie można się bać, nie? Bo jednak wtedy no wiesz, demony wyłażą, strach nie? Przed nudą to jest największy chyba strach, jaki ludzie posiadają w obecnych czasach, wiesz. Czyli co? Zawsze i wszędzie możesz wszystko? Wiesz co? Jakby teoria względności mówi, że tak. A ty? Też mówię, że tak. Tak? Szanuję Einsteina. Dziękuję bardzo, Mateo. No i jak, moi drodzy, rewelacyjny podcast, prawda? I wideokast. U nas, jak widzicie, wybija 16 w Azji, jest zamówiony deszcz ma padać, ma być przyjemnie. Mam nadzieję, że wy z tego wywiadu z Mateo wyciągnęliście masę świetnych wniosków. I mam nadzieję, że doceniacie to, że dzięki naszym sponsorom, którym jest Rolls Note, rewelacyjne notesy, i Storytel, rewelacyjne audiobooki i e-booki w formie abonamentu, dzięki nim te krótkie wersje mogą się pojawiać w sieci dla was całkowicie za friko, na fejsie, na YouTubie i na iTunesie. Dzięki temu słuchacie, oglądacie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.